Pracę rozpoczynamy oczywiście od uzbrojenia prasy we właściwe narzędzie. Montujemy w niej matrycę osadzającą scrimpem. To jest matryca, którą ja w jednym z poprzednich odcinków pokazałem dokładnie, jak się ją konfiguruje. Czyli tutaj wszystkie wysokości, zarówno siła crimpu, jak i wysokość osadzania są już w tej prasie prawidłowo skonfigurowane. Wkręcam prasę aż do prasy matrycę, tak jak została skonfigurowana, czyli aż do oporu na tej tulei, w której się ją osadza. I oczywiście będę w tej chwili do prasy wkładał łuski, w których są nasypane naważki i na których jakby roboczo ustawiłem pociski. Pamiętacie, że w jednym z poprzednich kroków robiliśmy tutaj delikatny kielich, który powoduje nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że ten pocisk można tutaj delikatnie postawić. On się nawet bardzo nie zagłębia w tą łuskę, ale to służy dokładnie temu, żebyśmy mogli tutaj tak na roboczo te naboje tymi pociskami przykryć. Mówiąc krótko, kielich jest to zło konieczne. Powinno się go robić absolutnie najmniej jak jest to tylko możliwe, a dla niektórych rodzajów amunicji praktycznie w ogóle się nie kielichuje łusek, w szczególności jeżeli używamy pocisków na przykład typu boat tail, czyli tego rodzaju, ponieważ ten pocisk zupełnie swobodnie jest w stanie wcisnąć się do przewężenia, do szyjki łuski bez konieczności ułatwiania tego mu w żaden sposób. Oczywiście dla pocisków takich typowych pistoletowych najczęściej będzie to niemożliwe, w związku z czym niestety musimy tego kielicha trochę zrobić. No ale tak jak mówiłem, ja eksperymentalnie ustawiłem sobie tą matrycę, że tego kielichowania tutaj jest stosunkowo mało. Co dalej? No dalej ta czynność już staje się, nazwijmy to, mechaniczna. Posiadacze pras wielostanowiskowych czy pras progresywnych na pewno będą mieli ułatwione zadanie, ponieważ krok wciśnięcia pocisku do łuski to jest tak naprawdę jedna z automatycznych kolejnych czynności. Ja robię to jednoprzebiegowo, znaczy jedna czynność w jednym przebiegu, w jednym kroku, dlatego że tak jak wcześniej wspominałem, ja produkuję niewielkie ilości amunicji, krótkie serie eksperymentalne na precyzję. Nie robię amunicji w tysiącach do strzelania dynamiki, natomiast oczywiście jeżeli bym robił to narzędzia, które mi automatyzują i przyspieszają tą pracę, czy przygotowanie naważek, czy sam proces wykonywania kroków na prasach bez konieczności ciągłego kręcenia matrycami, na pewno będzie pożądany, natomiast w moim przypadku akurat takie potrzeby aktualnie nie występują, więc robię to po prostu w sposób manualny. Tak wygląda nasz nabój z już wciśniętym pociskiem. Widzimy tutaj takie delikatne przewężenie, zrobił się tutaj taki bałwanek, natomiast nie jest to nic groźnego. To wynika tylko i wyłącznie z kombinacji średnicy tego pocisku i rozmiaru matrycy wymiarującej. Ta łuska oczywiście będzie nieco ciężej w cudzysłowie pracować w momencie, kiedy ona byłaby, nazwijmy to, bardziej równomiernie size'owana na całym obwodzie po wciśnięciu tego pocisku. No to pewnie byłoby lepiej, natomiast akurat tutaj w przypadku tej kombinacji tych nabojów z tym pociskiem po prostu inaczej się tego nie da zrobić. Nie jest to jakiś szczególny błąd, a ma to również tą zaletę, że pocisk nieco lepiej trzyma się w szyjce łuski. Natomiast oczywiście jeżeli chodzi o długowieczność łuski, no to jest to osobna sprawa. Mamy 5 sztuk nabojów wykonanych w tej chwili. Ja zaraz sobie jeszcze je pomierzę, czy one mają przede wszystkim nominalną, założoną przeze mnie w projekcie głębokość osadzenia, która skutkuje jakąś tam długością. 22,6 mm. I to jest dokładnie moja konstrukcyjna, założona długość tego pocisku. W związku z czym mogę przystąpić do osadzania pozostałych pocisków w łuskach. No
a potem sobie jeszcze przetestujemy tą amunicję końcowo jeszcze raz, ponieważ robiliśmy to ostatnio na modelu. Przetestujemy sobie jeszcze parę sztuk w komorze i w magazynku, żeby sprawdzić, czy tutaj nie występują jakieś niekorzystne zjawiska. Zwłaszcza, że mamy do czynienia, pamiętajcie, że 32 ACP jest to nabój z w połowie wystającą kryzą, w związku z czym on jest podatny na tak zwane zjawisko rimlock, czyli takie zesprzęglenie się kryz w magazynku, czy w trakcie podawania naboju, w związku z czym no, trzeba dobrze przetestować ten układ podawania, ponieważ długość pocisku i sposób jego konstrukcja, sposób kuli może powodować, że te naboje będą nam się kryzami tutaj w magazynku sprzęgały i będzie to powodowało fail to feed, czyli problemy z podawaniem amunicji do komory. Także to sobie zweryfikujemy. Ja w tej chwili dokończę proces osadzania wszystkich pocisków, potem zrobimy mały test i podsumujemy całość. Moi drodzy, wygląda finalny produkt mojej ponad dwutygodniowej w sumie zabawy z eksperymentowaniem i z dokumentowaniem tego projektu, bo to też zajęło sporo czasu. Czeka jeszcze jedna seria na mnie do zrobienia, ale powiedzmy, że 50 to już jest taka wielkość przy ręcznej, przy manualnej produkcji, wtedy można powiedzieć, że zamknęliśmy się już w jakimś całkowitym wyniku. I teraz na sam koniec, tak jak wspominałem, musimy jeszcze upewnić się, że nasze naboje prawidłowo współpracują z bronią. Robimy to po prostu poprzez próbę luźnego wrzucenia ich do komory. One powinny sobie spokojnie na dno komory opaść z takim charakterystycznym dźwiękiem, z takim klaśnięciem, powiedzmy. Jeżeli tak się dzieje, to oznacza, że wszystko jest dobrze. Tak dokładnie te naboje się zachowują. One są dosyć ciasne, ale tutaj one spokojnie w komorze osadzają się tak, jak osadzać się powinny. Opadają sobie na jej dno, nie zakleszczają się. Jestem w stanie spokojnie paznokciem je podważyć i one sobie na jej koniec opadną, tak jak to powinno wyglądać. I teraz jeszcze możemy zrobić jedną rzecz, mianowicie możemy... Gdzie jest ta kulka? Możemy sobie jeszcze przetestować, jak one się zachowują w samym magazynku. Ja nie będę już celowo robił próby przeładowania tej amunicji, dlatego że pamiętamy, że to już jest gotowa, strzelająca amunicja, która oczywiście w momencie pobudzenia spłonki może nam odpalić. To jest elaboracja, w związku z czym ja nie zwykłem przy elaboracyjnym stole przeładowywać broni. W związku z czym przetestowałem je w komorze. Przetestuję je w magazynku, czy one się prawidłowo ładują, czy mi się tutaj nie zakleszczają. Póki co nie widać, żeby coś niekolwiek niepokojącego się tutaj działo. Amunicja w magazynku ładuje się poprawnie. Spróbujemy ją teraz jeszcze ręcznie rozładować. Wszystko wygląda tak, jak trzeba. Także tak, moi panowie, panie i panowie, tak wygląda efekt elaboracji amunicji 32 ACP, który z tym konkretnym pociskiem okazał się nieco trudniejszy niż pierwotnie się wydawał. Zwłaszcza w kontekście moich wcześniejszych doświadczeń z amunicją, z elaboracją tego kalibru. Natomiast no oczywiście końcowy efekt sprawdzimy na strzelnicy. Ja oczywiście wezmę sobie labradar i zobaczę, czy ona lata tyle, ile wyszło nam w obliczeniach, albo chociaż z grubsza w podobnym zakresie. Natomiast no nie był to z punktu widzenia projektów elaboracyjnych, które przeprowadzam, nie był to projekt prosty i miał szereg nieoczekiwanych utrudnień. W szczególności chodzi o po prostu rozmiar pocisku i współpracę jego w tej łusce z komorą, które nie odbyły się bez problemów. Tak jak widzicie, nie zawsze wszystko szło świetnie. To jest jeden z testowych nabojów, który w trakcie tej zabawy został przeze mnie wytworzony. Tak jak widzicie, łuska została zgnieciona w momencie osadzania i krimpowania. To jest ni mniej, ni więcej dowód na to, że te łuski od 32 ACP to nie są jakieś bardzo potężne kontenery. To jest delikatny materiał.
z którym po prostu trzeba się obchodzić ostrożnie. Podatny na wybrzuszenia, na deformacje, także na przykład przy dużej naważce prochu przekraczającej 100% agresywne wciśnięcie pocisku z całą pewnością spowoduje rozdęcie tej łuski, powiększenie się tutaj jej rozmiarów i trudności z umieszczeniem jej w komorze. Także oczywiście miejcie uwagę na tego typu zdarzenia. Natomiast oczywiście zachęcam do tego, żebyście eksperymentowali, oczywiście w granicach rozsądku i bezpieczeństwa, próbowali robić rzeczy nowe, próbowali rzeczy robić na niekoniecznie komponentach i parametrach, które są w fabrycznych tabelach. Oczywiście do tego potrzebne jest nieco doświadczenia i na pewno oprogramowanie symulacyjne tutaj bardzo się przydaje. Natomiast oczywiście musicie pamiętać, że na koniec dnia ostrożne, w szczególności jeżeli są to jakieś wyższe naważki, ostrożne zrobienie tak zwanej drabinki, czyli powiększanych stopniowo naważek i strzelenie ich przez chronograf na strzelnicy, jest jakby końcowym sprawdzianem tego, czy ta amunicja pracuje poprawnie. I oczywiście w kolejnym kroku przyjrzenie się temu, czy wyniki, które na tarczach osiągamy z takiej amunicji, no są cokolwiek warte. Ja postaram się w niedługim czasie takiej weryfikacji z tą amunicją dokonać, także na pewno powstanie na ten temat jakiś odcinek. Na ten moment żegnam się. Jest to satysfakcjonujący jak zawsze moment, kiedy z kupy komponentów powstaje Wam solidna garść albo wiaderko własnoręcznie zrobionej amunicji, a strzelanie z niej jest satysfakcją jeszcze większą. Pozdrawiam, cześć, na razie.